Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15, a to gra piłkarska typu coś w podobie do FIFA, ale to jest PES 2015, czyli Pro Evolution Soccer 2015. Zawsze była bitwa pomiędzy EA Sports kontra Konami na temat, która gra jest lepsza. Nadal rządzi pewnie FIFA i to nie raz będzie rządzić. Ale ta edycja PS-a jakoś mi wpadła w oko, powiem wam, że nawet miło się gra. Chociaż przeważnie skończyłem swoją zabawę na PS-ie dziesiątce, żeby was nie skłamać. A potem zacząłem grać w FIFA. Nadal gram w FIFA, ale PS-ik to taka wymiana za FIFA, bo FIFA niestety na moim komputerze nie za bardzo sprzyja grze, w ogóle nie chcę się włączyć, ale to szczegół. Dzisiaj rozmawiamy o PS-ie i no i pokażę wam w ogóle, co ta gra ma, żebyście mogli kupić, pobrać, czy tam obojętnie co będziecie chcieli. Ogólnie muzyka w tle to nawet ładnie wszystko wygląda, oczywiście angielska wersja, niestety. Można sobie zagrać meczy normalny, szybki w skrócie i oczywiście tego, czego nie ma FIFA, czyli Champions League. Całe Champions League ładnie od początku do końca. To jest My Club, chyba też coś związane z internetową wersją, ale że to mam oczywiście pirata, więc nie mogę wam pokazać, co tam dalej. No tu przeważnie jakieś online division, 10 sezonów przez online. No może mi się kiedyś uda kupić tą grę, ale to jeszcze myślę nad tym. Co dalej? Oczywiście Champions League, Liga Europejska, Copa Libertadores, wszystkie takie ligi. Oczywiście nie są pełne ligi, bo jest mało, bo jest Liga BBVA, Ligę Eredivisie i reszta takie ogólnie podzielone. Liga Angielska też jest, a reszta tak porozpierdzielane. Tu jest coś pewnie na temat wersji online, tu jest ustawienie wszystkiego. No jest po angielsku, ja się na angielskim niestety nie znam, ale wiadomo, edycja, trening, statystyki, ustawienia online, ustawienia systemu, opcje, powtórki, takie tam pierdółki. I ja bym wam chciał zaprezentować dzisiaj jakiś meczyk. Zacząłem sobie grać w Champions League. Czytam sobie, chociaż mogłem wam pokazać to od początku, te całe wejście, ale nie. Wolę wam pokazać, oczywiście ten dźwięk. Champions League jest numerem 1, no po prostu to, czego nie ma FIFA, to ma właśnie PS15. Może mnie trochę ciszej słychać, ale jest to bardzo godzina wieczorna. Nie chcę budzić wszystkich w domu, bo niech sobie ludzie pośpią. A my ponagrywamy trochę wieczornymi porami, bo zawsze jest wtedy cicho, spokojnie i można wszystko pokazać. Ogólnie game plan, czyli skład. Zobaczymy, co tu mamy. Mamy DG w bramce. Luka Shawa, Smalinga i Rojo w obronie. W pomocy Fellaini, Herrera. Chociaż wolałbym zamiast Herrery na przykład Daleya Blinda wrzucić na ten mecz. Di Maria z Walencją, ale zmieniłem sobie Januzaja na pograć. I tutaj Rooney z Falcao nie zostaną. Nie przedłużamy, tylko lecimy. Ustawiamy sobie oczywiście na klawiaturze, też można ustawić sobie. Oczywiście mojej klawiaturze superanckiej, żeby można zagrać, więc jest dobrze, koszulki mogą być takie. Stadium Manchester United, ale chyba nie mogę wam pokazać, ale jest też Stadion Narodowy Polski w Warszawie. Tak, to jest coś pięknego. Gameplan już robiliśmy, kick-off, czyli można zacząć mecz. No i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Popatrzcie, jak wygląda w ogóle wszystko na początkowych wersjach. Komentarz niestety angielski, więc lipa.
możemy zaczynać. Radamel Falcao, Rooney i zaczynamy. Super, moim zdaniem super się gra w porównaniu z PS-em 14, bo też miałem, więc mogę porównać. W ogóle różnica gry jest o wiele lepsza. Dalej Blind, oj, źle trafił. Falcao na spalonym, takie ładne podanie. Gdzie ty żeś chłopie wylecił? O Jezus, Mauricio gdzieś tam daleko, obrona. No jest Manchester numerem jeden dla mnie. I walczymy, walczymy. Ostatni mecz bardzo dobry. Ale ja mam niekiedy takie w tej grze, raz dobrze zagram, a potem fatalnie. Na razie jest średnio, bo tu mamy tylko trzech obrońców, właśnie o tym mówię. I właśnie tak się kończy zabawa ze Sportingiem Lizbona. Adrien, popatrzcie sobie cieszynki. A ja się napiję. Nie mam pytań. Przejść moją trzyosobową obronę jest bardzo banalne. Chociaż to, co on zrobił, to bardzo śmieszne, bo no tutaj to żal po prostu. Rojo też się tak rzucił tutaj. Nie, nie, dobra. Ominijmy już ten replay. Skończyło się tak, oczywiście. To, co potrzeba. No szybko straciliśmy bramkę i to jest bardzo złe. Fellaini. Angielskie komentarze są najlepsze. I tak fajnie to czytają. Marcos Rojo. Di Maria. Fajnie mówię, fajnie, fajny akcent ma. Juan Mata powinien teraz dobrze wykorzystać to. Strzelaj, mamy bramkę. To jest to, no szkoda, że jest taka późna wieczór, bo naprawdę lubię się cieszyć z tych bramek w PS-ie 15. Jest po prostu coś pięknego. Fajne akcje wychodzą. Super czytają grę. Na razie moim zdaniem ta gra nie ma żadnych bugów. To wszystko cudownie wychodzi. Te podania ślicznie dochodzą. Jak się gdzieś piłka odbije, nie ma żadnych problemów. Tu właśnie nie ma jakiegoś takiego czytania naprawdę. Jak w FIFA, że to czyta bardzo szybko. Że oni już wiedzą, gdzie ja chcę podać. Tu nie ma. Tu jak podam, oni dopiero wtedy czytają. Dobra, wystarczy tych powtórek. Ładna bramka. Lecimy dalej. 1-1, a chyba już dopiero 22 minuta. I już bardzo ładnie. Rooney. Oj, fatalnie podanie. Luke, tak się nie robi, Luke. Luke Shaw trochę spieprzył. Bardzo ładnie schował rączki. Bardzo ładnie widzieliście. To jest cudowne zagranie obrony. Walcz, Luke. Luke, walcz, bo znów dostaniemy gonga. No bardzo fatalnie, ale o, jaki strzał żalowy. Tak jak widzicie, to jakieś śmieszne sprawy. Można to tak ustawić, pokazuje jakieś drążki, nie drążki. Falcao, ślisko, ale dobrze. Juan zastawił się, bardzo ładnie. Adan Januzaj do Maty. Ten już do Fellainiego. Fellaini do tyłu, do Smalinga. I Rojo. Jakiś atak pozycyjny. Di Maria, może jakaś prędkość Di Marii by się przydała tutaj. Bardzo ładnie. O Jezus, wyszłeś, Luju, no. No dziwnie biega to w ogóle Di Maria. W FIFA tak troszeczkę ostrzej. Przyspiesza. No i teraz włącz się, ty ciulu. O Jezus, bardzo dobrze się kiwają zawodnicy Benfiki Lizbona. Angel Di Maria, szybka kontra. Radamel Falcao. O Jezus, Boże, zabiliby mi Radamela Falcao. Szkoda, ładną akcję mogłem to zrobić pod koniec. Na razie jest 1-1. Szybki mecz włączyłem, żeby jak najszybciej pokazać, jak to wygląda. No i mówcie, czy chcecie dalej coś z PS-a, czy tylko tak wam
czy chcecie pozostać na tym gameplayu, tego zobaczyć, jak ono wygląda, ale to zależy od was. Opcjonuję, że no jak z FIFA też nie za bardzo chcecie oglądać, to liczę, że tu chyba też się nic nie zmieni, bo ten gra piłkarska, chociaż na pewno coś będę kombinował. Brona, dalo, brona to moja szara komórka. Fellaini, wywal to wreszcie. Jezus, jak oni się tu pieprzą w obronie, to niekiedy aż mi żal się robi. Jeszcze raz, Jezus. Nie, sraczka to urok. Cedric Suarez, jaka nazwa. Mauricio. Dobrze, bardzo ładnie. Adan Januzaj pomógł nam tutaj przy zabawie. Zabierz mu piłkę. Oni tu dobrze grają. Nie, no nie, 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 tak banalnie nie kończmy tych akcji, no. Obrona fatalna, po prostu obrona. Nie mogę jakoś na obronę tu przeskoczyć. Ogólnie, no szkoda, że to jest akurat Sporting Lizbona, bo tu pewnie połowę osób nikt nie zna, ale popatrzcie nawet na u mnie, na Manchester United, czyli Falcao, Rooney'a, nawet Fellainiego, takich bardziej znanych, bardzo ślicznie odzorowane twarze, co zawsze było z morą PSA, on tak gorzej troszeczkę to robili, więc można sobie porównać, nawet Januzaja to troszeczkę mordkę dobrą zrobili. No dobra, można tak powiedzieć, że jeżeli strzelili nam na 2 do 1, więc powinna być szybka akcja odwrotna, ale... Substitution, kurwa, kolejna akcja, nie mam pytań. Broń, wybij to luk. Blind, gdzie Blind? Dobrze, do Adana, Adan. Lubię to imię, Adan Januzaj. Może tak Falcao byś się wysunął, bo przecież nie mam do kogo podać. Jak mu w ostatniej chwili zabrał? João Mario? Slimani, oj, dobrze, musi to wygrać. Dangerous. Jak mu zabrał? Bardzo ładnie Adan. Adan Janu zajdzie, no tak do tyłu. Rooney, Falcao i piękna bramka. Boże święty, widzieliście jaka bramka Falcao? Ślicznie tam to przelobował mu na bramkarza głową. No co, jak uderzył. Boże jedyny, ta gra zaczyna coraz śliczniej prezentować się w moich oczach. Co zrobił Januzaj? Dziwnie podał do Rooney'a, ale zaskoczył w ogóle obrońcę. Rooney zatrzymał piłkę, wysokie dośrodkowanie do Radamela Falcao, ten nad bramkarzem uderzył. I tak kończy się zabawa z Manchesterem United. Ale czułem to, że Radamel może ją dotknąć, ale nie widziałem, że aż tak ślicznie zakończy strzałem. No ale dobrze, jest 2 do 2. Ja bez zmian, a mamy jeszcze 10 minut meczu. No i teraz panowie, no nie dać się, nie dać się. O Boże, go sfaulował. Ten jak prześliznął się, też mi się śmiać chciał. I teraz De Gea. Puch. Uderzenie piłki też bardzo ładnie. Bardzo wysoko, ale mały Ron. O Jezus, prosto mu pod nogi jeszcze rzucił. Przydałoby się takie zwycięstwo, byłoby subcio. Ale tu Januzaj, walcz, 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 walcz. W ostatniej chwili chyba. Do Fellainiego, Fellaini. Nie wierzę, Fellaini obok bramki. Mogłem nie kombinować, mogłem strzelić, no od razu, tak to. Dziwny strzał Fellainiego. Może realistyka na pewno jest lepsza w FIFA, ale taka zabawa w PS-ie też jest całkiem, całkiem
Ale błąd. To musi zakończyć się strzałem. Nie! Boże, Runi. Nie, no taki błąd. Taki błąd. Szkoda, 2-2, ale... Trzeba się uczyć na razie. No, każda gra inaczej się gra. Opcjonuje w tym, że jednak... PES na pewno nigdy nie dorówna FIFA. Opcjonuje to w 110%. Ale żeby tak sobie zmienić coś piłkarskiej nowości, spróbować to. PS15 jest godny mojemu poleceniu, żeby sobie tak popykać. Dla wszystkich, którzy lubią ogólnie gry piłkarskie. Może sprawdzimy jeszcze na koniec, jak tam się trzymają moje kluby, dwa, które grałem w Champions League, czyli Real Madryt niestety na miejscu trzecim, a Manchester United na miejscu drugim. Real na pewno musi, jakby to powiedzieć, podnieść się na duchu. A tak, następny mecz z Real Madryt z Chelsea to już szczegół. Na razie to tyle w tym pięknym odcinku i ukazaniu nowej gry PS15 i liczę, że może kiedyś jeszcze zobaczycie kolejny odcinek, jeżeli będziecie chcieli, ale to już piszcie w komentarzach. Na razie dziękuję za obejrzenie tego filmiku, łapujcie, subujcie i czekajcie na kolejne moje filmiki. Do usłyszenia, pa, pa.